Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj ponownie w Gdańsku, a Wy widzicie Bramę Wyżynną. A teraz Katownie. To są pozostałości starych instalacji obronnych miasta, później wykorzystywane jako katownia. To w górnej części, w środkowej części teraz widzicie taki obrys. O, jakby na murze. No to jest mniej więcej w tym miejscu przylegały do tego obiektu kamieniczki. Słuchajcie, a my sobie spoko spacerujemy do przodu. Słuchajcie, widzicie jakąś tutaj demonstrację z flagami. O. Spójrzcie, to jest KOD, Komitet Obrony Demokracji. Składają kwiaty w miejscu upamiętnienia prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. I słuchajcie, już przeszliśmy przez bramę, tak trochę szybko. Poszliśmy sobie właśnie w drugą, czy do drugiego wyjścia z tej bramy. Widzicie przed sobą złotą bramę, która stanęła w miejscu bramy długoulicznej. Ona stanęła w momencie, kiedy zostały postawione nowożytnie bramy Gdańska. Z tamtej strony, od strony złotej bramy, ale jakbyśmy jeszcze spojrzeli za tą właśnie tutaj złotą bramę, to jest ta brama wyżynna, którą widzieliście na początku, i to jedna z czterech nowożytnych bram Gdańska. Słuchajcie, tutaj idziecie w kierunku zbrojowni, a tutaj spójrzcie, kierunek ulica Ogarna. My sobie może na chwilę zejdziemy z długiej i przejdziemy sobie dzisiaj innymi trochę ścieżkami. Słuchajcie, patrzcie jak tu jest już spokojnie na długiej tłok. Jakbyście chcieli jakiś sensowny suwenir nabyć, to tu możecie go właśnie nabyć. Słuchajcie, idziemy w kierunku ulicy Ogarnej. Ulica Ogarna. Dlaczego ta nazwa? Psy, które tutaj przetrzymywano, mniej więcej w tej części, którą widzicie przed sobą, może nie w tym budynku, ale w tej części, które widzicie przed sobą, tam były przechowywane psy, które broniły w nocy wyspy Spichrzów. Wyspa Spichrzów w nocy była chroniona tylko przez psy. Słuchajcie, to tutaj w okresie międzywojennym do Gdańska przyjechał Albert Forster, gauleiter Gdańska, mianowany przez Hitlera, jak to wtedy mawiano, pan życia i śmierci. Słuchajcie, lubię tą uliczkę. I spójrzcie, jak ona nam pięknieje tutaj. Macie tutaj również knajpki, również możecie sobie usiąść. Trochę teraz jest bardziej to pochowane, ale w lato wszystko jest na zewnątrz. Tu widzicie, też macie kawałek tego na zewnątrz. Słuchajcie, Albert Forster przybył tutaj ponoć w krótkich, bawarskich spodenkach i z jedną walizką. Jak wysiadł w Gdańsku na dworcu, to ta ekipa, która go miała przywitać, pominęła go, bo nie myślała, że to właśnie ten
A oto człowiek. A my, słuchajcie, lecimy dalej. Ogarna jest w remoncie trochę, dlatego tam dalej nie przejdziemy. Ale lubię tą ulicą chodzić, między innymi dlatego, że tutaj mieszkał Gabriel Fahrenheit. Jesteśmy na ulicy Zbytki i jakbyście spojrzeli tą ulicą w kierunku tej ulicy i przeszli do ulicy Szerokiej, to w tej części powstało pierwsze główne miasto. A my przejdziemy w przeciwnym kierunku. O, widzicie tutaj taką czarną cegłę. Jest to teatr szekspirowski. Tutaj jakbyście spojrzeli trochę wcześniej, kilka wieków wcześniej, to by była kolejna brama. Niestety trzeba było udrążnić miasto i za czasów pruskich te bramy zostały wyburzone. Tu zostało odrobinę murów miejskich i tam w oddali widzicie rewir policji, a obecnie budynek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. A my, słuchajcie, chyba wrócimy na ulicę Ogarną, czyli tu jakby się kończyło miasto, a jakbyśmy przeszli tam kawałek dalej, to by były już przedmieścia, a na tych przedmieściach znajdowały się ogrody, w którym mieszkańcy Gdańska uprawiali warzywa. A teraz to wszystko to jest jakby ścisłe centrum, czy stare miasto. Słuchajcie, a my sobie trochę wrócimy. No, chciałem przejść pod filarami. Nie udało mi się, ale to nie znaczy, że mi się nie uda. Słuchajcie, jeszcze jedno spojrzenie. Tutaj taki budynek z murem pruskim. O, a my sobie przejdziemy pod tymi filarami. Pod filarami jest zawsze piękna akustyka. Mam nadzieję, że wam się podoba ta akustyka. Słuchajcie, mi się ona zawsze bardzo podoba, dlatego lubię chodzić. I patrzcie, wychodzimy na Ogarną i witają nas takie piękne, kolorowe kamieniczki. A my idziemy w kierunku miejsca, gdzie urodził się Gabriel Fahrenheit. Zapewne wiecie, kto to jest. Nie muszę wam przybliżać. Na pewno to wiecie z moich poprzednich relacji. Gabriel Fahrenheit. Nie wiem, czy dojdziemy do tego miejsca. Ach, chyba dzisiaj jest zastawione. Ach, no niestety nie będziemy się tam przeciskać. Wrócimy sobie na ulicę Długą, słuchajcie. Na ulicę Długą wracamy. O. Na moment przyspieszyliśmy, a teraz zwalniamy. O, właśnie to chciałem wam powiedzieć. I biegniemy w kierunku ulicy Długiej. Nie idziemy w kierunku Długiego Targu, tylko Długiej. A to jest duża różnica, słuchajcie. No i słuchajcie, spojrzymy na moment, co jest z tyłu. O, a z tyłu macie taki dokładnie widok. I biegniemy do przodu. Słuchajcie, Długa na nas czeka. Nasza ukochana ulica Długa naszego kochanego Gdańska. Ulica Długa to trakt królewski, tak zwany trakt królewski, który zaczynał się przy bramie Wyżynnej. To jest ta brama, przy której zaczynaliśmy. Przechodził przez Złotą Bramę. To jest ta brama, pod którą przechodziliśmy. No i bieg w kierunku Zielonej Bramy. To jest mniej więcej ta brama, do której idziemy. I kończył się na bramie Żuławskiej. Brama Żuławska
Nowożytniówka to jest kolejna brama Nowożytnia Gdańska. Też mamy dwie: Wyżynna, Żuławska, a oprócz tego były jeszcze dwie. Gdańsk posiadał dwie nowożytnie bramy, cztery nowożytnie bramy, jeszcze dwie, czyli brama Nizinna i brama Jakuba. Nie wiem, czy wiecie, ale Gdańsk jest miastem, które zawiera, czy posiada najwięcej starych bram w Polsce. Spójrzcie na ten widok. O. Spójrzcie. Tutaj musimy trochę mijać ludzi, żeby... żeby nie było kolizji, słuchajcie, bo jak będzie kolizja, no to nie ma przyjemności ani dla tej strony skolidowanej, ani dla tej kolidującej. I słuchajcie, tu sobie na moment skręcimy w uliczkę Kaletniczą. Jak wiecie zapewne, to jest jedna z moich ulubionych uliczek w Gdańsku. A dlaczego? Bo świetnie wygląda tu perspektywa wieży Kościoła Mariackiego. Spójrzcie, jak się tu cudownie idzie, aż człowiek się czuje taki podniesiony do góry. Ale my schodźmy już na dół, idźmy do rzeczywistości i widzicie tutaj knajpki. Widzicie ludzi, którzy spożywają różne trunki i dlatego pójdziemy sobie na ulicę Piwną. Ale zanim na nią dojdziemy, albo chodźmy. Nie będzie zanim, tylko później. I słuchajcie, jesteśmy na ulicy Piwnej. Ulica ta przed wojną nazywała się Jopengasse, od marki piwa jopejskiego. To było takie gęste piwo, wręcz takie likierowe, korzenne, a niektórzy mówią śniadaniowe. Możecie takiego piwa spróbować na ten moment w jednym miejscu Gdańska. I słuchajcie, patrzcie, jakie tutaj piękne rzeźbienia. O. I lecimy, słuchajcie, dalej. Lecimy sobie dalej po tym naszym starym Gdańsku i po ulicy Piwnej, a na tam samym końcu, co widzicie? O, widzicie oczywiście wielką zbrojownię, dzieło jednego z mistrzów gdańskich, którego, zobaczcie, moje wcześniejsze relacje, na pewno się tego dowiecie. I słuchajcie, a tu jest taka perspektywa na długą, tam w rogu było przez moment widać kawałek poczty, obok której przechodziliśmy, a my sobie lecimy swobodnie do przodu. Słuchajcie, tutaj macie pierogarnię, a tutaj piękny widok. Spójrzcie na Kościół Mariacki, a w zasadzie na wieżę Kościoła Mariackiego. A my sobie lecimy tu, po tym cudownym naszym Gdańsku. Spójrzcie, jaki stary portal wejściowy. O. A tutaj kolejne spojrzenie na wielką zbrojownię. Patrzcie, jakie to jest piękne dzieło. Jak to przepięknie wygląda. Budowa 1605 rok. Przepięknie złocona. Przecudowna. Jeszcze oprócz wielkiej zbrojowni w Gdańsku jest tak zwana mała zbrojownia, ale gdzie, zobaczcie, moje wcześniejsze relacje, na pewno ukaże wam się ona.
Ja sobie wejdę tutaj pod moje filary, a wejdę po to, żeby za chwilę z nich wyjść. O. No i słuchajcie, idziemy. Pamiętacie, jak tu było fajnie na Jarmarku Dominikańskim? Nawet nie było mokro, nawet deszcz nie padał. Kebab. Kebab to jest specjał Gdańska. Nie, żartuję, to jest specjał wszystkich naszych polskich miast. Kebab. I sobie teraz zmierzamy. To, co widzicie na samym końcu, to jest hala targowa. A my sobie tutaj skręcimy w bok. O, spójrzcie, tutaj też widzicie taki mur przerwany. To był bastion. Niestety go już nie ma. I wchodzimy taką mniej znaną uliczkę prowadzącą w kierunku, może nie mniej znaną, znaną, tylko zawsze wam pokazywałem inną część tej uliczki, a dzisiaj tą część pokażę. Jest to ulica Świętego Ducha. Słuchajcie, trochę słabo, że tutaj jest ruch samochodowy puszczony, ale już tak jest. Macie restaurację tutaj, możecie sobie zjeść, jak przyjdziecie. A my zmierzamy w kierunku Kościoła Mariackiego i jednocześnie Kaplicy Królewskiej. Spójrzcie, jaki piękny szpaler kamieniczek tutaj nam się pojawia z boku. A może jeszcze spojrzenie na ulicę Koziom. O, Koziom, a tutaj kafe. Słuchajcie, i lecimy. Spojrzałem, bo przechodziliśmy obok pijalni Nalewek. A tutaj obok Głupiej Krowy. Teraz. No i słuchajcie, i spójrzcie na tą kolorystykę fajną tych właśnie wszystkich kamieniczek. Może wam pokażę w oddaleniu. Niektóre z cegły, niektóre zielone, niektóre żółte, a niektóre nie wiadomo, co to za kolor. Ulica Świętego Ducha nosi nazwę od szpitala, który tutaj istniał na tej ulicy. Jego od dosyć dawna już tutaj nie ma. Dlaczego nie ma? Patrzcie, jaka fajna żółć. Widać, że jesień. Jego już dawno nie ma, ponieważ został przeniesiony pod mury miejskie, w inne miejsce, które wam już kilka razy pokazywałem, ale może dzisiaj nawet też jeszcze raz wam to pokażę. No i słuchajcie, i lecimy sobie. Tu widzicie Kościół Mariacki właśnie z tej perspektywy. Spójrzcie, o. Przepiękny Kościół Mariacki. Budowa rozpoczęta za czasów krzyżackich. O. Budowa rozpoczęta za czasów właśnie krzyżackich. Trwała około 150 lat. No i w głównej części był to kościół luterański przez większość swojego istnienia. A w kontrze do tego kościoła wybudowano Kaplicę Królewską. To jest ten budynek, który teraz widzicie, ta budowla. Kaplica Królewska była katolicka, czyli tutaj katolicka kaplica i luterański kościół mariacki. Tak to wyglądało. Kaplica Królewska, jednym z fundatorów był Jan III Sobieski. Tu macie tablicę, z której możecie się o tym dowiedzieć. A tu jest ulica Świętego Ducha. Ale my zanim trafimy na ulicę Świętego Ducha, to podejdziemy sobie na ulicę Mariacką. Chyba najpiękniejszą ulicę dzisiaj. Znana ze sprzedaży bursztynu, srebra w średniowieczu właśnie na ulicy Mariackiej.
były ławy, z których sprzedawano mięso. Trochę porażająca różnica. Ulica Maliacka trochę się wcześniej kończyła niż kiedyś, niż teraz, ponieważ tam przy samym końcu były takie tereny nieco podmokłe, gdzie nie można, może nie, że Urząd Dozoru Technicznego zabraniał budowy tam kamienic, tylko po prostu nie było sensu, po prostu, bo nie można było tam postawić kamienicy z przyczyn bardziej technicznych. Słuchajcie, i sobie tu idziemy, spójrzcie. Właśnie, a może przejdziemy na ulicę Chlebnicką, zanim odwiedzimy Mariacką. Tak was trochę wodzę dzisiaj za nos, tu wam trochę pokażę, idę gdzie indziej, ale wracamy później i całość oglądamy. Spójrzcie. Tutaj macie takie duże drzwi do kościoła. Do kościoła w większości wchodziło się w ogóle z drugiej strony, niż obecnie się wchodzi. Ta zasada była zapewne i tu, i w Elblągu, jeżeli chodzi o kościół świętego Mikołaja. Słuchajcie, a my sobie biegniemy dalej. Biegniemy na ulicę Chlebnicką. Możemy przejść tutaj, przez piękny taki portal. O, może tak. Ale my przejdziemy sobie przez bramę cmentarną, bo to miejsce, po którym chodzimy, to były cmentarze. Trochę was zdziwiłem zapewne. Tutaj cmentarze. Gdzie te cmentarze? Słuchajcie, tak. To jest brama cmentarna, która prowadziła na cmentarz. Słuchajcie, a ja sobie dotknę tego muru. Czasem lubię sobie dotknąć, o, żeby zobaczyć. I my wchodzimy powoli w kierunku ulicy Chlebnickiej. Ale zanim do niej dojdziemy, słuchajcie, to jeszcze pójdziemy w jedną ulicę. Piękną ulicę Gdańska. A w zasadzie pójdziemy na Długi Targ. Jeszcze sekunda i będziemy na Długim Targu. Długi Targ często jest mylony z ulicą Długą, ale to nie jest to samo, jak zapewne już wiecie z moich poprzednich relacji. A tutaj spojrzenie na jedną z kamieniczek, w której, o, te dwie pierwsze to są kamienice, w których nocowali królowie polscy przyjeżdżający do Gdańska. I w jednej z tych dwóch kamienic urodził się syn Jana III Sobieskiego. A my przejdziemy na tyły Neptuna. O, wchodzimy sobie. To jest wejście do dworu Artusa, jakbyście go chcieli go zwiedzić. Czynne. Ale my dzisiaj nie będziemy zwiedzać dworu Artusa. Słuchajcie, i gdzie jesteśmy? Jesteśmy jakby na tyłach Neptuna. O, spójrzcie, przepiękna sylwetka króla mórz. To jest właśnie nasz Neptun. Trochę bym zahaczył o czyjś kijek, choć trochę mnie zatkało. Przypadkiem bym wszedł, ale nie wszedłem. Słuchajcie, tu jest dwór Artusa. Tutaj obok jest ratusz głównego miasta Gdańska. O! A my kierujemy się w kierunku ulicy, w kierunku Motławy, ulicą, w zasadzie ulicą, Długim Targiem w kierunku Motławy. O! I lecimy
do takiego przyrządu, który wam po drodze pokażę. Jeżeli nie pamiętacie z mojej poprzedniej relacji, to słuchajcie, teraz go zobaczycie. Albo jeżeli go pamiętacie, to go jeszcze raz zobaczycie. Słuchajcie, co to jest za przyrząd? Może mi powiecie już teraz. To jest oczywiście ten przyrząd. I jest to termometr rtęciowy, a to jest miejsce upamiętnienia Gabriela Fahrenheita, które jakbyśmy poszli sobie tą uliczką właśnie w kierunku ulicy Ogarnej, skręcili, to właśnie tam się urodził. A tu widzicie przepiękny portal wejściowy do jednej z kamieniczek, gdańskich kamieniczek. A tutaj widok na zieloną bramę. Brama ta przez długi czas była siedzibą, czy może złe słowo, siedzibą. Tutaj znajdowało się biuro prezydenta RP Lecha Wałęsy. Jeżeli chcecie z kowbojem zdjęcie, to tu takie można. Nie wiem, co kowboj ma wspólnego z Gdańskiem, ale być może coś ma. Spojrzenie na ratusz. Słuchajcie, ratusz głównego miasta. Przepiękny ratusz. Jak będziecie mieli okazję wejść tam do środka, do ratusza, to wam szczególnie to polecam. To, co się dzieje na sufitach, na ścianach, to jest coś pięknego. To jest coś wartego zobaczenia. Oczywiście zieloną bramę również możecie zwiedzać i też wam polecam wejście tutaj do zielonej bramy. Słuchajcie, my sobie może na chwilę skręcimy, czy nie, czy przejdziemy zieloną bramą. Jeszcze się zastanawiam, jeszcze nie podjąłem decyzji. Kusi mnie jedno i drugie, słuchajcie, to jest najgorsza sytuacja, kiedy kusi was jedno i drugie. I wiecie, że dwóch na raz rzeczy nie możecie zrobić. Jeszcze jedno tutaj spojrzenie. Właśnie na ratusz głównego miasta Gdańska. Spójrzcie, jak on ładnie się prezentuje wśród tych kolorowych właśnie kamieniczek. A teraz spojrzenie na zieloną bramę. Zielona brama została wybudowana w miejscu bramy Kogi. W momencie, kiedy, że tak powiem, pobudowano bramy Nowożytnie Gdańska. No i zielona brama została wybudowana jako rezydencja królów przyjeżdżających, królów polskich przyjeżdżających do Polski, czego się domagali królowie, żeby gdańszczanie wybudowali taką rezydencję. Gdańszczanie to oczywiście wzięli i wybudowali taką rezydencję w bramie. I słuchajcie, jak wybudowali tą bramę, tą rezydencję w tej bramie, to żaden król nie chciał mieszkać w bramie. No i niestety żaden król w niej nie mieszkał. Spojrzenie z tej strony na zieloną bramę. O, widzicie? A tutaj w oddali brama Krowia i most Krowi. Ciekawostka związana z tą bramą. To jest chyba jedyna brama, która w dobrym stanie przetrwała II wojnę światową. Ale żeby nie było tak fajnie, to ją zburzono i postawiono jeszcze raz we wcześniejszym stylu. Po co to zrobiono, nie rozumiem. Obok bramy most Krowi. Most Krowi. Dlaczego tak się nazywa? Tędy po prostu bydło było prowadzone do rzeźni. A jakbyśmy weszli do miasta właśnie tą krowią bramą, to wchodzimy na ulicę Ogarną. I teraz lecimy zobaczyć w drugą stronę. W drugą stronę pełno ludzi. Słuchajcie, jesteśmy teraz przed Motławą. Motława. Nazwa nie jest polska, jest staropruska i nie chodzi mi o te Prusy niemieckie, tylko
Prusy, czyli ludność pruską, która tutaj pierwotnie zamieszkiwała również i te tereny. Słuchajcie, my idziemy sobie właśnie wzdłuż tej Motławy, właśnie tutaj. Tędy. O, słuchajcie, fajnie zawsze spojrzeć sobie na ten refleks na wodzie właśnie Neptuna, czy tutaj na płynące statki, czy też zieloną bramę. Słuchajcie, to możecie czymś takim się przepłynąć. Fajna sprawa. Chociaż w tym zimnie, to nie wiem, lepiej przyjedźcie w lato. I jeżeli chodzi o płynięcie po Motławie, to latem. Aczkolwiek pamiętacie tragedię, która się tutaj zdarzyła. Statek się wywrócił, taki mały właśnie pasażerski. No i zdarzyła się pewna tragedia, którą zapewne w zeszłym roku, o której słyszeliście. A słuchajcie, my sobie tutaj jeszcze raz spojrzymy. I spójrzcie, tam za tym mostem widzieliście bramę krowią. Tu jest brama zielona. Tutaj na wprost jest brama prowadząca na ulicę Chlebnicką. Te dwie wieżyczki wystające z tą dużą wieżą, to jest brama Mariacka. Tam kawałek dalej jest, o tutaj, brama prowadząca na ulicę Świętego Ducha. I żuraw oczywiście prowadzi na ulicę Szeroką. Jest również żuraw, jest również bramą. Słuchajcie, a my idziemy sobie wzdłuż tego pięknego tutaj nabrzeża. Patrzcie, miałem z wami powędrować na ulicę Mariacką i słuchajcie, widzicie, gdzie ja wylądowałem. Ale spoko, jeszcze tam dojdziemy dzisiaj. Słuchajcie, a tam w oddali widzicie statek. To jest statek muzeum, o tutaj. Statek muzeum, sołdek. Pierwszy taki wybudowany po wojnie. Słuchajcie, to nabrzeże zostało dosyć niedawno oddane. Ono jest przy wyspie Spichrzów i możecie nim pospacerować, możecie popodziwiać. Tutaj jest kładka na drugą stronę. Kładka jest, że tak powiem, składana, ale teraz widzicie, jest złożona. Tam z tamtej strony jest jakby remont prowadzony. No i na ten moment nie jesteśmy w stanie przejść na drugą stronę. Jeżeli chcecie na ulicę Mariacką, to inną drogą. To widzicie już taki klimat. Klimat, dynie i tak dalej. No zapewne wiecie, jaki to jest klimat. Słuchajcie, tutaj właśnie ta brama prowadząca na ulicę Świętego Ducha. A tutaj lecimy sobie dalej. Słuchajcie. I oczywiście żuraw potężny, udźwięk, jak na tamte czasy. Dwa koła wewnątrz, w których chodzili ludzie i naprawdę potężne towary, jak na tamte czasy można było dźwigać tym żurawiem. Słuchajcie, a my sobie idziemy do przodu dalej. Po drugiej stronie, co widzicie, to tak jak powiedziałem wam już, sołdek. Sołdek, nazwa statku jest od budowniczego przodownika pracy, który, słuchajcie, tam robił 400-500 razy normę. Oczywiście żartuję, pracował ponad normatywnie. W jaki sposób, nie wiemy, ale od jego nazwiska został nazwany statek. Sołdek jest pochowany na cmentarzu w Gdańsku, na Srebrzysku w Alei Zasłużonych. Słuchajcie, a my sobie biegniemy dalej. Z drugiej strony sobie obejdziemy,
ale jeszcze pokażę Wam tutaj spojrzenie. Tutaj przepiękne zawsze zdjęcia wychodzą, także możecie wpaść i tutaj sobie pofotografować. Może przyjechać i pofotografować, bo lepiej do Motławy nie wpadajcie. Patrzcie, jakie ona jest. Dobrze, powiem wprost, brudna, bo chciałem powiedzieć nieczysta, ale chyba nieczysta to jest złe słowo. Jest po prostu brudna. No, a my sobie zmierzamy właśnie tym nabrzeżem do kolejnej bramy z basztą, do kolejnego mostku. Nie no, słuchajcie, musimy tam podejść, tak żebyście zobaczyli i tą część Gdańska. Idziemy w kierunku bramy Stągiewnej. O. Ale przejdziemy sobie o tutaj tymi uliczkami. To są nowe uliczki. Jeszcze niedawno tutaj były ruiny. Ruiny miały symbolizować i przypominać II wojnę światową. Dlatego nie były one w żaden sposób odnawiane, odremontowane. One miały po prostu tu stać i przypominać o II wojnie światowej, żeby to się nie powtórzyło. Kiedyś jeden starszy człowiek przy tych ruinach powiedział: znikną te ruiny, to znowu będzie wojna. I patrzcie, zniknęły ruiny, jest wojna na Ukrainie. Czy starzy ludzie nie mają racji? Dosyć często ją mają, także trzeba słuchać starszych, mądrych ludzi. Starsi to doświadczeni, no i mają taką mądrość życiową, a nie mądrość z książek. A czasem ta mądrość z książek, to słuchajcie, to nie jest mądrość, to jest mądralinstwo. Dlatego ja wolę mądrość życiową. Słuchajcie, biegniemy sobie dalej do przodu. Tutaj macie hotel Gdańsk. Tam kierunek Grobla Angielska. A my idziemy w kierunku baszty z bramą Stągiewną. To, co widzicie przed nami, to jest brama Stągiewna. Skąd ta nazwa? Ponieważ kształtem przypominała stągiew do noszenia mleka. No i stąd właśnie ta nazwa. Nazwy nie powstają tak przypadkiem, po prostu zawsze z czymś się wiążą i to było z tym związane. Ta cała wyspa Spiszów była jedną wielką ruiną przez długi czas. I tak jak mówiłem wcześniej, ja jeszcze raz powtórzę, miała przypominać o II wojnie światowej. A tutaj widzicie teraz marinę. Jeszcze kilka łódek tu stoi, czeka na wypłynięcie albo na wyciągnięcie na brzeg, ale to pewno gdzie indziej będą wyciągane. Słuchajcie, a my idziemy w kierunku właśnie tego zabudowania. Gdybyście poszli w tym kierunku, znajdziecie jeden stary kościół. Historię jego może kiedyś Wam opowiem. A kawałek dalej jest brama Żuławska i tam kawałek dalej również były bastiony. Te bastiony są obecnie wszystkie zniwelowane, ale jak chcecie zobaczyć, gdzie to było, no to pokazuję to w moich filmach o Gdańsku. No i słuchajcie, mimo chwilowego zerwania wizji, trochę zmiany, jestem dalej z Wami. Jestem i lecę w kolejne ciekawe miejsca razem tutaj z Wami. Idziemy sobie właśnie wzdłuż tych tutaj wodnych obwarowań miasta. Słuchajcie, brama Stągiewna. Mówiłem Wam o niej. Spójrzcie, tu jest właśnie ona. To jest zakończenie górne. Stągiew do noszenia mleka. Oczywiście teraz nie ma przejazdu pod bramą. Przejazd jest jakby z boku zrobiony tej bramy. Tu widzicie o, mostkiem. A niegdyś było trochę inaczej.
Tu spójrzcie, wam pokażę. Podejdziemy sobie. A może pierw z drugiej strony podejdziemy, tak żebyście widzieli. O, jeszcze pokażę wam ten kierunek na bramę Żuławską. Tu jest właśnie, jakbyście w tym kierunku poszli kawałek, kawałek, to będziecie mieli bramę Żurawską. Oczywiście w lato są to tereny, gdzie jest jarmark dominikański, a tam widzicie wieżę kościoła, o którym wam mówiłem. Tu widać nawet bramę Żuławską. Na moment ją wam przybliżę. O, spójrzcie, tam w oddali taki czerwona budowla, to jest brama Żuławska. Tu oczywiście, jak ktoś lubi na wodzie mieszkać, to może. A tam kawałek dalej są przęsła mostu. W momencie remontu tego mostu, na którym tutaj jesteśmy, to był stworzony tam, czy wybudowany, czy postawiony tymczasowy most. A my sobie przejdziemy pod tą bramą Stągiewną. Spójrzcie, to jest właśnie ta brama. O, i tak jak ta droga niegdyś prowadziła. Niestety drogi są lekko pozmieniane, trochę inaczej w różnych przestrzeniach miasta, trochę inne. Spójrzcie jeszcze na tą stronę. O. A teraz przechodzi się tutaj z boku bramy. Suweniry, pamiątki możecie tutaj oczywiście nabyć. Macie lokale, gdzie możecie najeść się do syta, napić. Gdańsk jest na wasze przybycie naprawdę przygotowany. Tylko tutaj przyjeżdżajcie, słuchajcie. A naprawdę będziecie zadowoleni. To jest miasto. Miasto wielu twarzy. Przede wszystkim ma twarz kupiecką. Tutaj, że tak powiem, funkcjonowali bogaci patrycjusze miejscy. Łącznie z ludnością mniej bogatą, ale ogólnie jakby wszyscy szli w górę, tak? Wszyscy się rozwijali, wszyscy szli w górę. Nie było tak, że było bardzo biedni, bardzo bogaci. No na pewno były takie przypadki, ale ten, który miał obywatelstwo gdańskie, bo, że tak powiem, takowe trzeba było mieć, żeby tutaj w Gdańsku mieszkać, to miał jakieś podstawowe rzeczy bytowe. Może nie w sensie zapewnione, ale w sensie miał możliwość ich zdobycia. Słuchajcie, a my sobie tak tutaj maszerujemy i maszerujemy i wychodzimy na bramę zieloną, ale ją chyba już nie przejdziemy. Cofać się też nie będziemy, a pójdziemy sobie w kierunku bramy Chlebnickiej. Chlebnicka ulica to jest ulica, która jest jakby z drugiej strony ulicy Piwnej. O, właśnie to chciałem powiedzieć. Ulica Piwna, no to pamiętacie, mówiłem tam o Joppengasse, uliczka, czyli nazwana od właśnie marki piwa produkowanego w Gdańsku w XV wieku. Receptura jest z XV wieku. Słuchajcie, tam gdzieś w mgle widzicie, a może nie widzicie, to przybliżę. Spójrzcie, widzicie? Wieżę kościoła Marieckiego. O, także się udało ją zobaczyć. A my zmierzamy w kierunku bramy Chlebnickiej. Nie wiem, czy przejdziemy nabrzeżem, bo przy nabrzeżu postawione są obecnie płoty. O, nie wiem, czy to widać, czy nie widać, ale uwierzcie mi, że są postawione płoty. No i nie będzie tam ciekawej widoczności, choć jest jeden element przy wejściu na tą bramę, na który chciałem wam zwrócić uwagę. Jest tam od strony Motławy herb krzyżacki, herb Gdańska z czasów krzyżackich. O, może tak, to jest lepiej
powiedziane to, co chciałem powiedzieć. Więc słuchajcie, lecimy. Przejdziemy tędy z tego jednego prostego powodu. Tutaj oczywiście jubiler, odkąd pamiętam, on się tu znajduje. A tu macie stare zdjęcia Gdańska. Tu zdjęcie 73 rok, jak wyglądał to miejsce w Gdańsku. To jest w ogóle pamiętny rok, 73, także wiecie, to jest naprawdę pamiętny rok, uwierzcie mi. No idziemy w kierunku Bramy Chlebnickiej i przejdziemy sobie na ulicę Chlebnicką. Tam chcę wam pokazać jedną z kamienic, przepiękną kamienicę bogatego patrycjusza gdańskiego. No i słuchajcie, ale zanim to się stanie, to oczywiście chcę wam pokazać herb Gdańska z czasów krzyżackich. Spójrzcie, czegoś tu brakuje na tym herbie. Oczywiście korony brakuje. To jest herb Gdańska z czasów krzyżackich. No i co o tym herbie możemy powiedzieć? To oczywiście to, że nie ma korony. Koronę nadali później królowie polscy jako panowanie nad Gdańskiem. Korona jest nad tymi krzyżami, czyli panowanie Polski nad Gdańskiem. A tutaj po drugiej stronie macie herb książąt pomorskich. O, uciekło mi z czasów właśnie książąt pomorskich. Jest to lilia. Nie żaden gryf, tak jak teraz to się przyjmuje, jakby na flace województwa pomorskiego jest gryf, nie, oryginalnym jest lilia właśnie. Jeżeli chodzi o książąt pomorskich, jest właśnie ta lilia. Słuchajcie, tutaj przepiękna, duża kamienica bogatego patrycjusza gdańskiego. Tak wyglądały niektórych właśnie gdańszczan kamienice. Obecnie jest to Akademia Sztuk Pięknych się tu mieści. A tu kawałek dalej widzicie biuro poselskie jednego z posłów RP Jarosława Wałęsy. To jest ten chłop chyba, który tak aż szalał. Pamiętacie, na motorze i tak dalej. To chyba ten dzieciak, który już nie jest dzieciakiem oczywiście. Słuchajcie, a tutaj macie taką specyficzną kamienicę. Jej jakby fasada została kupiona przez króla pruskiego i znajduje się, oryginalna fasada, i znajduje się w Berlinie na wyspie Pawiej. Spójrzcie właśnie na tą fasadę. Możecie sobie uruchomić mapę Google, wyspę Pawią, Berlin, i tam zobaczycie zdjęcie właśnie pałacyku z tą przepiękną fasadą. A my idziemy przepiękną ulicą Chlebnicką. O, spójrzcie na tą uliczkę. Jeszcze pokażę wam perspektywę tych kamienic z tyłu. Spójrzcie na te kamienice właśnie tutaj z tyłu. I teraz spójrzmy do przodu. Musimy zejść z ulicy, no bo jednak jesteśmy na ulicy. O, to gdzieś kiedyś było PZU, pamiętam, ale już nie pamiętam gdzie. Słuchajcie, i lecimy dalej. Teraz lecimy w kierunku ulicy Mariackiej. No bo chcieliście przecież, żebym was zaprowadził na ulicę Mariacką. Chcieliście, żebym was poprowadził ulicą Mariacką. A ja tak
perfidnie zszedłem z tej ulicy. Ale wracamy, wracamy. Słuchajcie, wracamy. Tak sobie zamierzałem, że przejdziemy do Mariackiej piwną wcześniej i chlebnicką wrócimy do piwnej. A teraz jesteśmy jakby na tyle dworu Artusa. Widzicie u góry wieżę ratusza głównego miasta. Z boku Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki. A z przodu wejście w kierunku ulicy Piwnej. Słuchajcie, spójrzcie, jaka tutaj jest taka zniszczona jedna kamienica na środku. A widzicie, niby centrum miasta, a taka zniszczona, sfatygowana, ale widać, że stara kamienica. Marzenie w tym czymś takim mieszkać. Ale chodźmy, chodźmy, skręcajmy w kierunku ulicy Mariackiej. Spojrzenie właśnie na to i wchodzimy tutaj w kierunku Mariackiej. Jeszcze jedno spojrzenie w bok na ulicę Piwną. Tam widzicie w oddali wielką zbrojownię, przy której byliśmy, a my sobie spacerkiem właśnie do Mariackiej biegniemy. Mariacka nazwa ulicy stąd, że prowadziła do kościoła mariackiego i do tego wejścia, które wam pokazywałem, a za chwilę jeszcze raz ku woli przypomnienia wam pokażę. Słuchajcie, to widzicie jakby taką wolną przestrzeń, a kamieniczki są przy ulicy Świętego Ducha. Także jakby jest taka luka między ulicą Mariacką w tym miejscu, a Świętego Ducha. Tu jest wejście na ulicę Mariacką. Tu jest wejście do kościoła, stare wejście. I patrzcie, z ulicy Mariackiej się wchodziło prosto właśnie tutaj do kościoła. Teraz wejście do kościoła jest z przeciwnej strony. A my sobie lecimy powoli po Mariackiej. Jak widzicie, kramy z biżuterią, ze srebrem są cały czas czynne, całodobowo. Możecie tutaj nabyć różne takie przyjemne świecidełka. Jeżeli ktoś oczywiście coś takiego lubi, jeżeli komuś coś takiego po prostu się podoba. Słuchajcie, lecimy. Trochę dzisiaj tutaj tłoczno. Trochę sporo ludzi. I idziemy. Idziemy, idziemy, idziemy. I patrzcie, trafiliśmy do mojej ulubionej biblioteki. To jest biblioteka. Jak chcecie książkę ciekawą o Gdańsku wypożyczyć, to już wiecie gdzie. A teraz dalej. A widzicie, i ludzie chodzą, i samochody jeżdżą. A tak jakby ta Mariacka dzisiaj w moich oczach trochę traci. Spójrzcie tam. Widzicie perspektywę na kościół mariacki. O, a tutaj perspektywę w oddali. Kamieniczka z fasadą, która znajduje się na Wyspie Pawiej w Berlinie. A my sobie wzdłuż tutaj szybko lecimy do przodu. To oczywiście macie różne kawiarenki, różne kawiarnie. Możecie zjeść, napić się. Także wszystko, co wasze podniebienie przyjmie, to tu zapewne jest. I dobra kawa, i na pewno dobre jedzenie, i na pewno świecidełka typu bursztyn, typu srebro. Słuchajcie, widzicie tutaj bramę, która jest wyjściem z wieży mariackiej. O, a jakby u góry herb Gdańska, ale spójrzcie, czym się różni już ten herb Gdańska. Herb Gdańska jest tutaj z lwami.
spójrzcie, dwa lwy. Taki tutaj jest herb Gdańska. Nie wychodzimy, bo jak widzicie, płot. I lecimy tutaj. Kolejka. Czyżby do knajpki kolejka? Jeżeli jest kolejka do knajpki, to znaczy, że dobra knajpka. Jeżeli ludzie chcą czekać. Także... Tak, to jest kolejka do knajpki. Jaka knajpka? Jakaś pizzeria. Ostro pizza neapolitana. Jak będziecie chcieli. Skoro jest kolejka, to zapewne musi być dobra pizza. Spójrzcie, to jest specyficzny fragment Gdańska, gdzie jest jakby taki płotek. A tutaj są portale wejściowe do kamienic, ale kamienic niestety już nie ma. Tu w budowie czy w remoncie brama prowadząca na ulicę Świętego Ducha, na której my jesteśmy. A tutaj w jednej z tych kamieniczek, bodajże w tej, którą widzicie na wprost, niegdyś był pub Duszek, kultowy pub. Kiedyś mnie zaprosił tu jeden z filmowców, także miałem okazję tutaj też być. Z filmowców, z reportaże dla takiej telewizji robił. Telewizja jeszcze do dzisiaj funkcjonuje. Telewizja TVN, czyli wolne media. Słuchajcie, idziemy sobie właśnie tymi tutaj portalami, wejściami do kamieniczek, których nie ma. A kamieniczki tutaj są oddalone, ale to są kamieniczki, co widzicie, to jest tył ulicy Mariackiej. Jakby podwórko. Tu macie kolejną bibliotekę, a tutaj ta, jakby, o właśnie, ta tutaj kamienica. To jest kamienica, w której mieszkał Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, nie muszę wam przypominać, kto to był, zapewne, ale powiem jedynie, że dzięki jego matce mamy dosyć dużo relacji związanych z zwyczajami różnymi panującymi w cechach gdańskich, relacje związane z różnymi obchodami świąt, uroczystości. Właśnie jak to wyglądało. Spójrzcie, właśnie ten portal bez kamieniczek. Także niesamowitą wiedzę właśnie mamy dzięki opisom mamy Arthura Schopenhauera. A my lecimy sobie w kierunku ulicy, znaczy ulicą Świętego Ducha, w kierunku Kaplicy Królewskiej. I takie cuda tutaj na ulicy mijamy. Spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Słuchajcie, to kolejna ciekawostka gdańska, czyli różowe dynie. Spójrzcie, jak dynie w kolorze różowym wyglądają. No i słuchajcie, patrzcie jeszcze raz ten przepiękny gdański samochodzik. Tutaj z herbem Gdańska. A słuchajcie, tu macie przepiękne knajpki. Spójrzcie. Ponoć warte odwiedzenia. Czy warte? Wybierzcie się, dajcie sygnał. Wtedy poinformuję o tym innych. Tu jest kolejna restauracja. Tu chyba zamknięte, ale tutaj jest otwarte. Słuchajcie, my teraz od tej strony zmierzamy w kierunku Kaplicy Królewskiej. A Kaplica Królewska i Kościół Mariacki. Te dwa budynki, budowle. Idziemy wśród przepięknych portali,
które, jak widzicie, nie tylko zachowały się na ulicy Mariackiej, ale również tutaj na Świętego Ducha, momentami na ulicy Ogarnej i jeszcze w innych miejscach Starego Gdańska, czyli ogólnie głównego miasta. Jeżeli chodzi o większość tych tutaj budynków, niestety tych kamieniczek, to są odbudowane po II wojnie światowej. W 1945 roku była to jedna wielka ruina. Słuchajcie, idziemy w kierunku przez fontannę i za chwilę się odwrócę, żeby wam pokazać kaplicę królewską razem z kościołem mariackim. Tak wyglądają. Przepiękne tutaj możecie zdjęcie zrobić. O. I słuchajcie, mamy sobie na uliczkę i kierunku murów, ale jeszcze wrócimy na chwilę nad Motławę. Jeszcze dojdziemy na Stare Miasto. Także jeszcze trochę zostańcie ze mną. Ja tak szybko nie będę dzisiaj kończył. Cieszę się, że nie pada. Aczkolwiek przyjechałem do Gdańska, słuchajcie, taka ulewa była, że szok. Dzisiaj miałem okazję być na urodzinach 104. Bruno Zwary. To jest osoba, o której warto mówić. Gdańszczanin, który przeżył 39 rok, który opisał swoją historię w wielu, w zasadzie niewielu, ale kilku książkach. Opisał ją w sposób taki faktyczny. Bardzo polecam wam jego książkę zatytułowaną Gdańsk 39. W niej jest zebrana jakby relacja 60 kilku osób na temat pierwszych dni wojny w Gdańsku, jak wyglądały. Między innymi są opisane wydarzenia w Szymankowie, są opisane, co się działo w Wiktoria Szule, są opisane między innymi zajęcie konsulatu generalnego RP, jak wyglądało. Są to relacje na bazie opisów osób, które przeżyły te wydarzenia. Relacje te później są weryfikowane między osobami, czyli jakby do powiedzenia tych różnych sytuacji, jak to wyglądało z perspektywy innej osoby, jeżeli zdarzyło się, że druga osoba miała coś wspólnego z tą właśnie sytuacją. I jeszcze jedno, oprócz tego relacjonowania, Bruno Zwara jakby zaangażował się, czy wykonał pracę, dosyć sporą pracę, żeby te wszystkie fakty zweryfikować w dokumentacji. Także naprawdę świetna, duża, zrobiona praca i uważam, że tą książka może nie cała, bo to jest potężna księga, około 1000 stron. Tą książkę bynajmniej we fragmentach powinno się uczyć w szkołach. Powinna być lekturą obowiązkową w szkołach. Naprawdę publikacja, mówię o książce, warta poświęcenia czasu. Zobaczycie wtedy Gdańsk zupełnie od innej strony. Zobaczycie, jak można walczyć o polskość i zobaczycie zupełnie co innego niż w książkach do historii. Oczywiście fakty się zgadzają, tak? Ale jak zobaczycie, jak to wyglądało, jak Polska porzuciła Gdańsk w 1939 roku, jak gdańszczanie zostali zostawieni na pastwę losu, to zobaczycie zupełnie inną historię.
A my, słuchajcie, jesteśmy przed kościołem świętego Jana. Do niedawna w zasadzie. Niedawna. Trochę przegiąłem, słuchajcie, mówiąc do niedawna, bo do lat 90. to ten kościół nie był odremontowany. Później zadbano o to, żeby wyglądał tak, jak dzisiaj wygląda. Dzisiaj mieści się tu i kościół, i centrum kultury. Ostatnio dostałem tutaj zaproszenie właśnie na różne, może nie uroczystości, ale takie historyczne wydarzenia, historyczne prelekcje. O, może to jest dobre słowo. Dzisiaj zresztą też zostałem zaproszony do jednego ze stowarzyszeń mieszczących się w Sopocie, związanych z genealogią, z historią, ale tak pochodzenie i tak dalej. Także bardzo z chęcią przyjmuję każde takie zaproszenie. Chciałem wam pokazać zaułek Zachariasza Zapio. Tu macie właśnie tabliczkę mówiącą zaułek Zachariasza Zapio. Ale niestety, jak widzicie, zamknięte jest tam na klucz i niestety nie jesteśmy w stanie tam wejść. Zaułek ten był nazywany zaułkiem zakochanych. Ciemna taka uliczka. Wieczorem zaułek zakochanych. No i słuchajcie, a Zachariasz Zapio był jednym z kupców gdańskich, bogatym, który tutaj w spadku pozostawił pewne swoje dzieło, które przez jakiś czas przetrwało. Ale jakie? Obejrzyjcie mój film o Gdańsku. Tam o tym mówię. Tutaj macie kolejną bramę. Brama zachowana, odbudowana. Tak jakbyśmy to ujęli, dwa słowa w jedno złączyli, to będzie prawda. Słuchajcie, my idziemy w kierunku targu rybnego. Tutaj na tym targu sprzedawane były ryby. I słuchajcie, jak to Bruno Zwara opowiadał, opisywał, może o, to będzie lepsze słowo, na łyżwach z Biskupiej Górki Radunią można było tutaj podpłynąć właśnie w te okolice. Słuchajcie, a my biegniemy do kolejnej bramy, która prowadzi na ulicę Świętojańską. Przepraszam, Straganiarską. Już trochę zmęczenie mi się daje we znaki. Piękna brama, pięknie zachowana, także przepięknie wyglądająca. I to jest ta ulica, widać, że odremontowana i wyglądająca cudnie. A teraz przechodzimy koło, właśnie na targ rybny. Na targ rybny. I słuchajcie, idziemy. Już możemy podejść do Motławy. A czy podejdziemy do niej? Słuchajcie, chyba podejdziemy. Ale sobie jako podejście zrobimy takie miejsce. O, tutaj macie knajpkę, w której kuchenne rewolucje robiła Magda Gessler. To jest taka knajpka z wężem w podłodze. Czy tu jest dobre jedzenie, czy nie? Nie umiem wam powiedzieć. Nie wchodziłem tutaj. Także nie pytajcie mi się. Słuchajcie, a tu jest kolejna ciekawa ulica. Taka dosyć krótka. Może uda nam się na drugą stronę tej ulicy pójść. Ulica Tobiasza. Tu widzicie od tej ulicy takie przejście. I w tym miejscu stała brama Tobiasza. To jest jedyna niezachowana brama tutaj nad Motławą. Nie wiem czemu, nie wiem jaka koncepcja, nie wiem jaka idea była tego, no ale niestety nie ma tej bramy. My teraz przeszliśmy tutaj nad Motławę, właśnie
tym miejscem jakby ta brama prowadziła. No i słuchajcie, karuzela, baszta Łabądź, baszta Łabądź. Dosyć ciekawa jest historia. Tutaj w okolicy, w tej części był Zamek Krzyżacki. Zamek Krzyżacki powstał w miejscu, gdzie wcześniej był Gród Książąt Pomorskich, a ta z kolei baszta. Krzyżacy mieli takie prawo, że miasta nie mogły stawiać większych obiektów niż ich zamek. I ona była, ta baszta, pierwotnie o piętro mniejsza i odwrócona w drugą stronę, ale po wypędzeniu Krzyżaków w 1454 roku po prostu mieszkańcy rozebrali tą basztę i postawili w przeciwnym kierunku i podwyższyli o piętro wyżej. I w tym samym czasie co zrobili z Zamkiem Krzyżackim? To samo co w Elblągu i w kilku innych miastach, rozebrali Zamek Krzyżacki. Po nim nie ma praktycznie prawie że śladu, oprócz jednego niewielkiego śladu, który się zachował w postaci muru. Gdzie on jest? Za chwilę tam podejdziemy, za chwilę wam pokażę. A my jesteśmy w przepięknym miejscu, miejscu, gdzie jest hotel. Tego hotelu za moich czasów nie było, tego obiektu. Pierwszym budynkiem, który tutaj był, to był ten z czerwonej cegły, który tu na wprost widzicie, na który się kierujemy. Jak pójdziecie w tym kierunku, mniej więcej na końcu, na tym żółtym budynku, jest tablica informująca o Zamku Krzyżackim, o tym, co tu było. Tu macie kasy, jeżeli chcecie popłynąć do Sopotu, Hel czy na Westerplatte, a tu macie knajpkę o nazwie Kubicki. Kubicki to oczywiście jeden Polak, który w czasach wolnego miasta Gdańska nie wstydził się przyznawać do swojej polskości i w czasie, kiedy w niemieckich restauracjach nie obsługiwano Polaków, Kubicki obsługiwał, a wręcz zrobił tutaj takie miejsce, gdzie integrowała się Polonia wolnego miasta Gdańska. Słuchajcie, my jeszcze spojrzymy sobie tutaj na Motławę. O! I lecimy dalej. Lecimy dalej w kierunku Nowej Kładki, a zanim do niej dojdziemy, to jeszcze coś wam pokażę. Słuchajcie, to całość to jest Kubicki. Przez chwilę pokazałem wam ceny, jakie są w Kubickim. Tu jest trochę inny lokal, ale to też jest Kubicki. Kubicki to jest stara przedwojenna nazwa, czyli nazwa od nazwiska, a my jesteśmy obecnie na ulicy Wartkiej. Słuchajcie, i tak jak wam powiedziałem, że jedna rzecz zachowała się po Zamku Krzyżackim i to jest ten oto tutaj kawałek muru. To jest jedyna pozostałość po istniejącym tutaj kiedyś Zamku Krzyżackim. Słuchajcie, spójrzcie. O, to jest ten kawałek tutaj muru. I tylko tyle pozostało po tym zamku. A my idziemy dalej. Widzicie, z drugiej strony kładka. Będziecie mogli sobie łatwo zlokalizować, gdzie jest ten mur, który pozostał po Zamku Krzyżackim. Słuchajcie, a w tą stronę to, co widzicie w oddali, żuraw, kościół świętego Jana, tutaj wieża za latarnią, widzicie, a tutaj ołowianka, wyspa. To ciekawa historia jest w ogóle, jak Krzyżacy tutaj, że tak powiem, byli, jak Krzyżacy weszli do Gdańska w
1308 roku zajęli Gdańsk, już go nie odpuścili. Zajęli go nie dlatego, że chcieli go zdobyć, tylko dlatego, że Konrad Mazowiecki poprosił Krzyżaków o pomoc. Brandenburczycy najeżdżali Gdańsk, Konrad poprosił o pomoc, Krzyżacy pomogli, a jak już pomogli, to zajęli ten gród książąt pomorskich, który był tutaj właśnie też. Zajęli go i zbudowali tutaj swój zamek. Polską załogę tego zamku, tego grodu wycięli w pień i w ten sposób zajęli Gdańsk. Co ciekawe, Krzyżacy zajęli też tak zwaną komorę celną, czyli pobierali wszelkie podatki od Gdańska, a po prostu tutaj mieli pociągniętą taki łańcuch między Ołowianką właśnie a zamkiem, dzięki któremu statki nie mogły przepływać właśnie do Gdańska i jakby zwalniali ten łańcuch w momencie, jeżeli sprawy podatkowe były ok. Ciekawa koncepcja. Myślę, że każdy na swój sposób wtedy kombinował. Słuchajcie, nie było jakichś tam skanerów, czegoś takiego, hajmarów i tak dalej. No to Krzyżacy w inny sposób to kombinowali. Spójrzcie, jak tu pięknie dzisiaj. O, to jest mój ukochany Gdańsk. Lecimy tutaj sobie właśnie jeszcze w jedno miejsce, jeszcze kawałek dalej. Tam jest fajna zawsze perspektywa spojrzenia na Stare Miasto. Ono wtedy wygląda z tej perspektywy zupełnie inaczej i ładniej. A ja chcę wam je pokazać. Będziecie wiedzieli, jak tutaj dojść i będziecie mogli dojść i zrobić przepiękne zdjęcia już swoim aparatem, już po swojemu, już w taki sposób, jak wy to widzicie. Niekoniecznie moimi oczami. Słuchajcie. A więc lecimy dalej do przodu. Spójrzcie, tu już jak ładnie się zaczyna rysować. O, ale jeszcze podejdziemy kawałek dalej, żebyście mogli zobaczyć więcej. To oczywiście widzicie, różne łódki turystyczne pływają, także jest dosyć taki silny ruch. I spójrzcie teraz na tą samą perspektywę, jak to pięknie z tego miejsca wygląda. Czasem jest ten most wwodzony, podniesiony, to też przecudownie się prezentuje. O. I jeszcze sobie skrócimy tą perspektywę. O, i spójrzcie teraz. Widzicie, jakie piękne zdjęcie można zrobić? Zachęcam was do przyjechania tutaj, przyjścia i zrobienia właśnie tego kadru. Słuchajcie, a my zmierzamy sobie dalej, bo przeszliśmy kawałek, a jeszcze kawałek. Gdańsk jest piękny, także chodźmy po Gdańsku i jeszcze popatrzmy na niego. Jeszcze popodziwiajmy to piękno. W lato, jakbyście tutaj przyjechali, to tutaj są stoliki, leżaki. Możecie sobie w pobliskich knajpkach zasilić swoje pragnienie różnymi trunkami. I słuchajcie, widzicie, kolejna kładka i perspektywa cudownego Gdańska. Widzicie oczywiście wieżę kościoła Mariackiego. Widzicie oczywiście wieżę kościoła świętego Jana, a tam z boku ledwo co widać basztę Łabądź. O, widzicie? Dobra, jak widzicie, super.
No i słuchajcie, powoli czmychamy z tego miejsca, a idziemy powoli w kolejne piękne miejsce Gdańska, związane z jego historią. Przez wiele lat zastanawiano się, gdzie tutaj otworzyć Muzeum II Wojny Światowej i wymyślono. Było wiele koncepcji. Jedną z nich była taka, by odbudować Zamek Krzyżacki i w tym Zamku Krzyżackim wybudować to muzeum. Oczywiście chyba to była koncepcja trochę abstrakcyjna, trochę na wyrost. Nie została zrealizowana, ale w najbliższej okolicy, gdzie znajdował się Zamek Krzyżacki, wybudowano Muzeum II Wojny Światowej, w kierunku którego teraz sobie maszerujemy. Słuchajcie, tutaj taka, że tak powiem, dzielnica to tego, co Żeromski by nazwał szklanymi domami. To nie są żadne kamieniczki, kamienice. To są po prostu takie budynki. I słuchajcie, w tym samym stylu Muzeum II Wojny Światowej. Tutaj widzicie przed nami. Przejdziemy się obok tego muzeum. Tu widzicie kawałek schronu, zejście do schronu przeciwlotniczego z lat 1942-1945. To możecie oczywiście sobie zeskanować i pobrać informacje. Słuchajcie, a tutaj jest ta część, z której przyszliśmy. Maszerujemy w kierunku Muzeum II Wojny Światowej. Po jakby drugiej stronie jest to ten teren, gdzie był niegdyś Zamek Krzyżacki. A tutaj widzicie bryłę właśnie Muzeum II Wojny Światowej. I słuchajcie, lecimy sobie do przodu. To jest zjazd dla wózków. Niby fajnie, ale długi jest taki, że zjechać fajnie, ale podjechać będzie gorzej. No ale ktoś to wymyślił i ktoś to zrealizował. Słuchajcie, idziemy dalej. Tu jest jeden taki pomnik, do którego będziemy zmierzać. O, może sobie tutaj tyłami przejdziemy wzdłuż wody. No i słuchajcie, trochę jakby dzisiaj mnie troszkę zmęczenie bierze, bo wczoraj byłem w tym Sopocie z wami. Trochę jakby mnie głos rozczarował. Się okazało, że miałem słuchawki podłączone i dlatego głos jest trochę taki ciężko słyszalny w tej relacji z Sopotu. Ale jak się skupicie, możecie go usłyszeć oczywiście. I dziękuję wszystkim, którzy mnie informowali, że coś jest nie tak z głosem, ale zdawało mi się, że wszystko mam podłączone, że mikrofon jest wbudowany, więc nie ma żadnego problemu, a tu jednak po Bluetoothie miałem słuchawki włączone, które były niestety w kieszeni. Także przykro mi, że ten głos wczoraj tak wyszedł, jak wyszedł. A tu mamy pomnik, w kierunku którego zmierzaliśmy. No i oczywiście Muzeum II Wojny Światowej. To jest pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego i daty przy nim 1901-1948. Na dole możecie przeczytać trochę o nim. A my zróbmy sobie taki obrót i pójdziemy w kierunku tutaj informacji. Tu macie o właśnie Witoldzie Pileckim.
mąż, ojciec, można nabyć wiedzę. Także zachęcam, powstanie warszawski, żołnierz armii Andersa. Także zachęcam Was do podejścia tutaj, poczytania właśnie tych tabliczek. Myślę, że dzisiaj nie będziemy tego robić, bo by było tak trochę jednostajnie, trochę tak. Dlatego sami przyjedziecie, poczytacie to wszystko. Słuchajcie, wracamy tym razem już nie na główne miasto, tylko na Stare Miasto. Tu jest parking muzeum, a my lecimy na drugą stronę tego ciągu wodnego. Wychodzimy w kierunku ulicy Sukienniczej. Patrzcie, fajne to takie małe, podoba mi się. Takie wzmocnienie małe. No i słuchajcie, ja tutaj sobie skręcę, nie będę tędy szedł, tylko pójdę trochę inaczej przez ten tutaj parczek. Idziecie ze mną? Chodźcie ze mną. Spędźcie fajnie czas. Potowarzyście mi trochę. Zawsze będę miał również i ja frajdę z tego. I słuchajcie, gdzie wychodzimy? Patrzcie, jak to wszystko jest blisko siebie. Wychodzimy na jakiś, widzicie, monument z przodu. To jest jakiś pomnik z przodu. Ale czy to jest pomnik? Słuchajcie, to jest pomnik na placu obrońców Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. Czyli pomnik obrońców Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. On się tutaj właśnie znajduje. My już trochę odeszliśmy od muzeum. Tu idziemy wzdłuż budynków. A tutaj perspektywa na Pocztę Polską w Wolnym Mieście Gdańsku. Wcześniej to był szpital. Ja przygotowuję taką, trochę zbieram różnych ciekawostek na temat właśnie tych wydarzeń na Poczcie Polskiej w Gdańsku i chcę Wam zrobić taką obszerniejszą relację bądź też film. Jeszcze się zastanawiam. Słuchajcie, Poczta Polska jak się poddawała, spójrzcie, tam za tym drzewem obecnie jest główne wejście do Poczty Polskiej, widzicie? A pocztowcy jak się poddawali, to tym wejściem wychodzili i tutaj zostało zamordowane dwóch Polaków. Dyrektor poczty, tych wszystkich kompleksów Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku, Jan Michoń, oraz naczelnik tego tutaj oddziału samego pocztowego, czyli Wąsik. Jeden został zastrzelony, wychodził z białą koszulą w ręku, wysuniętą na znak kapitulacji, na znak poddania się. Drugi został podpalony miataczem ognia i po prostu spłonął. Słuchajcie, jesteśmy właśnie przy poczcie, a tu w perspektywie widzicie kościół świętej Katarzyny. Tutaj macie pomnik obrońców Poczty Polskiej. To są lata 60. ten pomnik. A tutaj symbolika właśnie tej poczty. Przed pocztą były drzewa, które jeszcze w 1939 roku kazał wyciąć Konrad Guderski, który dowodził obroną Poczty Polskiej po to, żeby z okien można było lepiej ostrzeliwać, tak żeby była lepsza widoczność, żeby Niemcy nie chowali się tutaj za drzewami. Te drzewa, które widzicie, te małe tam, to raczej nie są te, które tu były, to raczej nowe nasadzenie.
nowe to może złe słowo, ale powojenne. I słuchajcie, tutaj virtuti militari, które otrzymali pocztowcy. Tam macie takie dwie jasne tablice. Z nich możecie czytać historię osób, nazwiska tych, którzy brali udział tutaj, którzy zginęli, tych, którzy przeżyli samą obronę poczty, ale później zostali skazani na karę śmierci. A z drugiej strony, jak wygląda fasada tego budynku przed ostrzałem. Jak widzicie, do budynku wchodziło się tutaj przez jakby bramę. Była brama przed tym budynkiem, był płot. Pocztowcy zgodnie z instrukcją mieli bronić się 6 godzin. De facto bronili się więcej niż 2 razy tyle. Także potężny wysiłek, który niestety również nie przyniósł efektu takiego, że pocztowcy wygrali, musieli się poddać. Nie przyszła tutaj żadna obrona, pomoc. Mieli się 6 godzin. Pomoc z Polski miała tu przyjść. Niestety ona nie przyszła. Została odwołana. Konsul generalny RP w wolnym mieście Gdańsku. Jeszcze bodajże dzień przed wybuchem wojny napisał pismo do Warszawy o braku sensu właśnie walki tutaj. Nie wiem, czy pocztowcy o tym nie wiedzieli, czy Konrad Guderski, dowódca obrony Poczty Polskiej w Gdańsku, wiedział o tym, czy po prostu, mimo że wiedzieli, chcieli się i tak bronić. Poczta Polska to naprawdę miejsce, które każdy z Was powinien odwiedzić chociaż raz w życiu, żeby wiedzieć, jak wyglądała ta obrona. Tutaj oprócz tego, że znajdowały się biura pocztowców, to również znajdowało się kilka mieszkań służbowych, między innymi po skierowaniu tutaj Konrada Guderskiego. Konrad Guderski jedno z takich mieszkań zajmował. Tu mieszkał również dozorca ze swoją żoną i z Erwinką Barzychowską. Młoda dziewczynka. To chyba pierwsza ofiara II wojny światowej. Pierwsza tak młoda ofiara II wojny światowej. Erwinka Barzychowska. Jej jakby wizerunek widnieje w pobliskim technikum łączności. Po II wojnie światowej budynek ten zajmowała właśnie ta szkoła. Tutaj były zajęcia technikum łączności, a później została przeniesiona do nowego budynku. Być może tam podejdziemy, to Wam pokażę, jak wygląda ten budynek, w którym się obecnie mieści ta szkoła. Ten budynek został przekazany Polsce w 1925 roku jako mienie przez Komisję Podziału Mienia Pruskiego. Pełna nazwa tej komisji, jeżeli chcecie ją znać, to oczywiście mogę Wam ją podać, ale napiszcie wtedy, że tak powiem, w komentarzu, to wtedy Wam ją podam, bo teraz jakby konotacja zapamiętała tylko tyle, ile Wam mówię. Jak widzicie, tak jak powiedziałem, ten budynek był szpitalem wojskowym wcześniej. Wcześniej pełnił jeszcze inne funkcje, ale to powiem Wam w filmie, który Wam przygotuję. A tutaj jest drugie skrzydło tego budynku. I tu mieścił się
rewir policji niemieckiej, jeden z rewirów, i urząd pracy. Między innymi Niemcy mieli koncepcję również zdobycia tej poczty poprzez przebicie ścian na głównych piętrach. Konrad Guderski, przewidując to, wzmocnił tam ściany. W jednej z wersji jest informacja, że po przebiciu właśnie tej ściany od granatu rzuconego przez niego właśnie zginął, od ułamku granatu zginął Konrad Guderski. Inna wersja, i to jest chyba ta obecnie bardziej oficjalna, że przez podwórko Niemcy weszli właśnie do pakowni i tam Konrad Guderski, broniąc się z innymi pocztowcami, z kilkoma, po prostu rzucając granat, zginął od odłamka tego granatu. Stuprocentową pewnością zapewne nie ustalimy tego, ale Konrad Guderski jest chyba pierwszym pocztowcem, który zginął w wyniku obrony poczty polskiej w Gdańsku. Także widzicie, że kiedyś dowódca stał na czele razem z atakującymi. Obecnie wiecie, jak to wygląda. Słuchajcie, my idziemy wzdłuż tej niemieckiej części tego budynku. Mówię o czasie międzywojennym. A tu widzicie taką szarą część. I to jest to właśnie dobudowane technikum łączności. Myślę, że jeżeli chodzi o szkoły średnie, to jedna z najbardziej prestiżowych technicznych szkół w Gdańsku, w Trójmieście i na terenie Pomorza. Tak bym ją określił, tą szkołę tutaj. Jeszcze jedno spojrzenie właśnie na budynek i na tą część, gdzie było właśnie prezydium policji i urząd pracy niemiecki oczywiście. A my biegniemy sobie wzdłuż tej uliczki, żeby dojść na jedną ciekawą uliczkę czy miejsce. Słuchajcie, a tutaj gdzieś, już nie pamiętam w której z tych uliczek, stał taki naziemny bunkier. Gdzieś go mam na starych fotografiach, jeszcze zapewne czarno-białych. Nie wiem, czy to tu nie było, czy dalej. Właśnie taki kloc, i to był naziemny bunkier. Niestety w pewnym momencie on zniknął i nie spostrzegłem się, w którym. Ale tak czasem bywa. Słuchajcie, dochodzimy teraz do ulicy, przy której praktycznie niedaleko byliśmy, bo tam w oddali widzicie basztę Łabądź, gdzie już wam pokazuję. O, tutaj jest baszta Łabądź. A my sobie idziemy. Tu macie wejście do technikum łączności. Tam, jak pójdziecie do przodu, o, tutaj jest wejście do technikum łączności. A my biegniemy podwalem staromiejskim do przodu. Słuchajcie, tutaj ta ulica niegdyś była w średniowieczu, w czasach pierwszego Gdańska. To był ciąg wodny. Ciąg wodny, który biegł do samej Motławy. Słuchajcie, i przy tej ulicy, po tej stronie, po której ja idę, ale po drugiej również, ale przeważnie po tej stronie, zasiedlali ją polscy rybacy. Ta rzeka, która tutaj biegła, to była rzeka żeglowna. I właśnie w momencie, jak Krzyżacy zajęli Gdańsk, to Polaków stąd wysiedlili kawałek dalej w tamtym kierunku, kierunku na Osiek. Słuchajcie, a tu widzicie, nie wiem czy widzicie, w oddali taki urwany mur. Tutaj również była brama. Tu się kończyło główne miasto,
i zaczynało się w tym kierunku Stare Miasto. Niestety Stare Miasto nie zostało odbudowane. Zdecydowano się na odbudowanie po 1945 roku głównego miasta. Dlaczego? Zapewne dlatego, że było ładniejsze. No to widzicie budynek i w tym miejscu, właśnie w tym, stał Szpital Świętego Ducha. No oczywiście nie w tym budynku, tak? Ale w tym miejscu pod murami samego miasta stał Szpital Świętego Ducha, przeniesiony z ulicy Świętego Ducha. Nawiązuje do wcześniejszej mojej wypowiedzi, gdzie mówiłem, że ten szpital został przeniesiony pod mury miasta. To właśnie mniej więcej w te miejsce. A tu widzicie taki kościół. Kościół, a wiecie co tu jest w tym kościele? Sala gimnastyczna. I co jeszcze? I jeszcze szatnia. W tym kościele jest sala gimnastyczna i szatnia. O. A dokładniej jest tutaj szkoła podstawowa numer 50. Szkoła podstawowa numer 50, a tu widzicie, gdzie ten samochód jedzie. Widzicie czy nie? Może. A tu widzicie taki samochód. O, teraz jeden wyjeżdża z boku. To jest skrzyżowanie. Drugi będzie skręcał. To jest skrzyżowanie, przy którym stał dom rodziny Jana Heweliusza. On tutaj jako dziecko mieszkał, a jego parafią był kościół świętego Jana, przy którym byliśmy. On jest niedaleko tego miejsca, kawałek w tym kierunku trzeba pójść. O! Nie widać go będzie z tej strony, ale widać jego wieżę. O, tutaj u góry widać wieżę kościoła świętego Jana. Górną część wieży. Tutaj stał rodzinny dom właśnie Jana Heweliusza. Słuchajcie, bo Jan Heweliusz jako już dorosły człowiek mieszkał gdzie indziej, ale to też wam pokazywałem nieraz. O, to jest właśnie to miejsce, a tutaj jest ta szkoła, gdzie sala gimnastyczna, gdzie kościół jest salą gimnastyczną, bo może tak. A teraz idziemy w kierunku. Tutaj widzicie na końcu taki jest obiekt. O! Dosyć ładny, ciekawy, fajny. Wybudowany na początku XX wieku. 1902, 3 czy 5 rok. W każdym razie na początku XX wieku. Przedtem był tutaj plac. Przedtem był tutaj klasztor dominikanów. Słuchajcie. A jak był później plac, to na tym placu stała na samym środeczku jego wieża. Jeszcze możecie, jak pogrzebiecie, znaleźć takie informacje. Słuchajcie, a tutaj taka ciekawostka. Tu jakby na samym końcu. Nie wiem, czy widać dobrze, ale widzicie postać księcia pomorskiego, Świętopełka. Tam właśnie jest jego pomnik. I słuchajcie, lecimy w kierunku tego obiektu. Co to jest za obiekt? To jest hala targowa. Obecna hala wybudowana wtedy, kiedy wam już to mówiłem. Czyli początek XX wieku. Ona jest odrestaurowana, pięknie wygląda. W stosunku do tego, jak wyglądała, no jest po prostu przecudowna. A tutaj kościół świętego Mikołaja, a to jest przedwojenna parafia moich pradziadków. I lecimy, słuchajcie, dalej, do przodu. Tutaj wzdłuż hali targowej. A widzicie, już wszystko jest posprzątane, to jest sobota. To jest wieczór się zbliża i przecież szarawo,
Deszczu co prawda nie ma, ale wszyscy w tą sobotę też chcą iść do domu, też chcą odpocząć. Słuchajcie, no tutaj oczywiście ci, którzy bywają na Jarmarku Dominikańskim, no to wiedzą, że tutaj są rozstawione budki zawsze jarmarkowe i tu jest Jarmark Dominikański. A tutaj kawałek dalej, to co widzicie, to jest baszta Jacek. O, ta baszta. Kiedyś w niej był fotograf, teraz nie ma. I słuchajcie, i przepiękny widok na kościół Świętej Katarzyny. Słuchajcie, widok inny na kościół Świętego Mikołaja. No i słuchajcie, lecimy. A może z tej perspektywy hala targowa. Spójrzcie, tak ona wygląda. A niestety samochody są poparkowane, także nie zawsze można to, co się chce, ująć tak, żeby pięknie było. Ale to chyba rozumiecie. A tutaj podstawa, czyli dół baszty Jacek. To jak sobie pójdziemy, może kawałek przejdziemy, żebyście też zobaczyli. Dojdziemy. Kawałek dalej dojdziemy do pomnika Sobieskiego, a tutaj macie mury obronne. Oczywiście widzicie piękne żółte liście, bo już mamy jesień. Mury obronne miasta Gdańska. Słuchajcie, no tutaj wszystko przepięknie wygląda. Możecie sobie chodzić, spacerować wzdłuż właśnie tych tutaj murów obronnych Gdańska. Tu widzicie już taki mniejszy murek. Przypuszczam, że to po prostu część jest już rozebrana. No i tak tu jest. Tutaj jest Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. A my sobie zmierzamy w kierunku miejsca właśnie, gdzie jest pomnik Jana III Sobieskiego. Ten pomnik tutaj trafił z Wilna. Przepraszam, z Lwowa. Zamyśliłem się z Lwowa, bo sobie pomyślałem o właśnie o tym panu, z którym ostatnio rozmawiałem właśnie na temat pomniku. I właśnie na temat między innymi tego pomnika, ale to nie jest jedyny pomnik, który trafił do Polski z Lwowa, bo jest jeden pomnik we Wrocławiu i jest pomnik w Szczecinie bodajże Ujejskiego. Jest również z Lwowa. Także pomyślałem o tym. I słuchajcie, i trochę gafę zrobiłem, no ale chyba mi wybaczycie. A tu jest Zbigniew Herbert. A może przeczytajcie to sobie. Ja tak już przeczytałem sobie po cichu. O. Właśnie. A tu widzicie budynek. O, tutaj teraz. Budynek, dom prasy. Niegdyś mieściła się tutaj cenzura. Cenzura, tu widzicie w oddali, albo i nie widzicie jeszcze, albo już widzicie w oddali pomnik Jana III Sobieskiego. Spójrzcie. Tutaj. Nie będziemy do niego podchodzić. W poprzednich relacjach wiele podchodziliśmy, dlatego dzisiaj sobie odpuścimy Jana III Sobieskiego. Zawsze lubiłem tutaj pod tymi filarami chodzić. Nie wiem, czy widzicie te filary jako dziecko, bo tam był murek, filary i to fajnie się chodziło. Frajda była. Słuchajcie, dlatego tam zmierzamy teraz w tym kierunku. A czy na murek wejdziemy, to nie wiem.
Słuchajcie, musicie być ze mną, dalej przejść i wtedy zobaczymy. Słuchajcie, ale jedno, co wam chcę powiedzieć, jeżeli chcecie mi dać trochę satysfakcji, polubcie ten film, który wam się podoba, subskrybujcie mój kanał, będzie mi zawsze miło. Słuchajcie, jeżeli podoba wam się to, co robię, to koniecznie subskrybujcie mój kanał, polubcie ten film, który wam się podoba, tą relację, która wam się podoba. Dajcie mi tyle satysfakcji, ile ja wam staram się dawać, robiąc te filmy, te relacje. Dajcie mi chwilę radości i uśmiechu na ustach. No i słuchajcie, przyszło mi dzisiaj zaszaleć jak dziecko. Wchodzę na murek i idę między filarami. I już mam radość na twarzy i już jestem zadowolony. Słuchajcie, ale my zmierzamy dalej w kierunku Starego Miasta. To już nie główne, czyli te tutaj bardziej, tylko bardziej w tą stronę. O! Słuchajcie. Baszta Jacek. Mijamy bokiem i idziemy w kierunku naszego Gdańska. Baszta Jacek i halę targową też mijamy bokiem. Idziemy w kierunku kościoła Świętej Katarzyny, bo tak jak wam powiedziałem, Stare Miasto nie zostało w zasadzie odbudowane poza kilkoma wyjątkami i do tych wyjątków należy kościół Świętej Katarzyny, Wielki Młyn Brygidy, no i Ratusz Staromiejski, który o dziwo przetrwał II wojnę światową. No i może jeszcze ewentualnie coś, ale reszta to tak jak widzicie, to są te bloki. Te, które widzicie przede mną, to już jest powojenne konstrukcje. Tu jest jeszcze jedna ta konstrukcja osłonięta, ale a zobaczycie, jak będzie odnowiona i wtedy o niej trochę powiem. Ale te wszystkie tutaj blokowicha, widzicie, to co widzicie teraz tu z boku, to niestety wszystko jest powojenne. Dlatego skupmy się w tym momencie na kościele Świętej Katarzyny. Jest to jeden z najstarszych zachowanych kościołów Gdańska, bo ten najstarszy nie zachował się, prawdopodobnie dlatego, że był drewniany. Ale elementy jego, te drewniane elementy, możecie odnaleźć w różnych częściach Gdańska. Słuchajcie, a tutaj oczywiście Wielki Młyn i ten komin, który tu widzicie, to tu właśnie była piekarnia, tutaj pieczono chleb, a po bokach były koła młyńskie. Nie pamiętam, ale coś mi się kojarzy, liczba 16, że było ich 16 tych kół młyńskich, które mieliły zboże. Jeszcze jedno spojrzenie na kościół Świętej Katarzyny. Trochę mi to ucieka, więc wracamy do Wielkiego Młyna. I Wielki Młyn przynosił, był czas, że przynosił około 25% dochodów miasta. Słuchajcie, ta konstrukcja stworzona przez krzyżaków tyle przynosiła. Słuchajcie, to jest XIV wiek, kiedy ją wybudowano, a pracowała, wiecie do kiedy? Pracowała do 1945 roku. Później różne tu były aktywności, bo była na przykład dyskoteka, była giełda komputerowa, było dom handlowy, a obecnie mieści się tutaj muzeum. Spójrzcie, Muzeum Bursztynu. Słuchajcie, lecimy zobaczyć tutaj drugi fragment. Przepiękny. Patrzcie. Właśnie tutaj były te koła młyńskie. Ich nie ma, no bo jakby nie ma sensu, żeby były, bo już, że tak powiem, zboża
nie mielą. A tu widzicie w oddali zabudowany dom Technika. On kiedyś z ulicy z każdej strony go było można widać. Teraz został przez ten tutaj z boku dom zabudowany. Tu w oddali widzicie mały młyn. Mały młyn i w dół kościoła Świętej Katarzyny. A my sobie tutaj będziemy zmierzać wzdłuż. Nie wszerz, wzdłuż, słuchajcie, wielkiego młyna. Oczywiście z boku widzicie ratusz staromiejski, do którego prawdopodobnie jeszcze zdążymy podejść. Ale wejdziemy sobie pierw właśnie tutaj. Spójrzcie, jak to jest fajnie, jak to jest pięknie. I ten szum wody wycisza, uspokaja i tworzy pozytywne emocje. A dalej mamy co? Oczywiście dom młynarza. Dom młynarza, tak. Jan Heweliusz. Ciekawostka związana z Janem Heweliuszem. Urodził się w tym samym dniu i w tym samym miesiącu, co umarł. Oczywiście rok inny. Ale urodził się tego samego dnia i tego samego miesiąca i tego samego dnia i tego samego miesiąca umarł. Spójrzcie na tą perspektywę. Kościół plus wielki młyn. Słuchajcie, światła latarni już się palą. Trochę się ściemnia, więc jeżeli Wam się podoba to, co robię, podobają Wam się moje relacje, to koniecznie subskrybujcie mój kanał. Koniecznie polubcie ten film, który Wam się podoba. Tą relację, która Wam się podoba. Patrzcie, jaka przepiękna tutaj jest kolorystyka. Patrzcie, Jan Heweliusz w takich pięknych kolorach. Słuchajcie, tak sobie zmierzamy za Janem Heweliuszem. O, w miejscach, które są z nim związane. Obok jednego już przechodziliśmy. To jest oczywiście ten tutaj, za wielkim młynem, kościół Świętej Katarzyny. To była jego parafia i obecnie tam znajduje się jego płyta nagrobna. Tutaj pomnik Jana Heweliusza. A za nim ratusz Starego Miasta, ratusz staromiejski, w którym Jan Heweliusz urzędował. Spójrzcie na ratusz. Słuchajcie, idziemy dalej w kierunku samego ratusza staromiejskiego. I wchodzimy sobie na jedną z uliczek Gdańska. Może przejdziemy na drugą stronę. O. Oczywiście ruch jest. Samochody jeżdżą. I patrzymy w tą perspektywę. To jest oczywiście ulica Korzenna. Tu widzicie tył kompleksu, który widzieliście w ostatniej mojej relacji. Tutaj jeszcze jedno spojrzenie na ratusz staromiejski i kierunek. Jakbyśmy tędy poszli, to dojdziemy do pomnika Jana III Sobieskiego. A tutaj przy świcie widać kościół Świętej Katarzyny i wielki młyn. A my idziemy ulicą Korzenną. Przy tej ulicy mieszkał Jan Heweliusz jako dorosły człowiek. Albo, słuchajcie, skręcimy z Korzennej i pójdziemy trochę inaczej. Na Korzenną jeszcze wrócimy. A więc chodźcie ze mną. Chodźcie, popatrzcie. Tu widzicie blok, dom, budynek, na którym jest narysowana mapa nieba. To jest bok tej mapy. Dlaczego mapa nieba? Bo Jan Heweliusz zajmował się
badaniem właśnie nieba, robieniem właśnie mapy nieba. Słuchajcie, a ja sobie tutaj lecę. Już się żegnamy z Janem Heweliuszem. Już się żegnamy z Ratuszem Staromiejskim. I wzdłuż młyna idziemy w kierunku ulicy biegnącej od kościoła Świętej Katarzyny, obecnie w kierunku Zieleniaka. Niegdyś ta ulica trochę inaczej biegła, nie wychodziła na miejsce, w którym obecnie jest Zieleniak. Ale to już historia. Jak weźmiecie mapy, poprzeglądacie je sobie, to zauważycie właśnie to. A my sobie wchodzimy obok Pelowskiego, obok piekarni Pelowski. To jest stara przedwojenna piekarnia, znaczy tradycja może przedwojennej piekarni Pelowski. Jeszcze jedno spojrzenie na kościół Świętej Katarzyny, na Wielki Młyn i idziemy tutaj sobie dalej. Słuchajcie, Pelowski tam trochę odsunąłem, bo tam panowie mieli jakiś problem z sobą, a więc niech sami rozwiązują, nie w świetle kamer, tylko sami, jeden z drugim, że tak powiem. Bo tak jak zauważyłem w życiu, im mniej człowiek ma do powiedzenia, tym więcej krzyczy. Słuchajcie, tutaj restauracja chińska, to oczywiście wszystko budynki postawione po II wojnie światowej. Tutaj oczywiście też były kamieniczki, może nie tak piękne jak na głównym mieście, może nie tak wykwintne, ale również ładne. Przejdziemy sobie ulicą Heweliusza do skrzyżowania z Korzędną za chwilę. Tam wam pokażę miejsce, w którym mieściły się kamienice Jana Heweliusza. I powoli będziemy kończyć tą dzisiejszą relację. Dzisiaj trochę mnie wyciągnęliście, trochę się nachodziliśmy, ale mam nadzieję, że wam się podobało. A jeśli wam się podobało, jeżeli macie trochę uśmiechu na ustach, jeżeli trochę wam poprawiłem humor, to weźcie mi też poprawcie, subskrybujcie mój kanał, polubcie film, który wam się podoba. Zawsze mi będzie miło, zawsze będę miał tego uśmiechu na ustach trochę więcej i bardziej mnie zmotywujecie do tego, żebym robił to, co robię, jeszcze częściej, jeszcze fajniej i jeszcze więcej informacji wam przekazywał, zdobywał i przekazywał. Słuchajcie, wchodzimy i będziemy szli wzdłuż takiego socrealistycznego gmaszyska. Tutaj w tym gmachu zawsze, jak pamiętam, był sklep muzyczny i do dzisiaj on tam jest. To oczywiście naprzeciw takie gmaszysko drugie. Socrealizm. O, a tutaj sklep muzyczny z instrumentami muzycznymi. Kiedyś chciałem tutaj duszę do skrzypiec kupić. Skrzypiec czy skrzypców? Wybierzcie formę, która jest odpowiednia. A nie pamiętam, czy nawet ją dostałem. Chyba nie, chyba wtedy akurat nie dostałem. Nie wiem z jakich powodów, czy nie było. Chyba nie było. Także duszy do skrzypców nie można kupić. Czy skrzypiec? No. Nie wiem, słuchajcie, musicie wybrać sami. To jest informacja o tym, że o Janu Heweliuszu. I to właśnie w tym miejscu tutaj stały trzy jego kamienice, na dachach których miał tak zwane podniebne ogrody. Ja się trochę oddalę, żeby wam pokazać z większej odległości właśnie ten budynek. A tu jest ulica Korzenna, którą szliśmy. Byliśmy tutaj przy ratuszu. Ratusz jest na ulicy Korzennej. Tędy chodził Heweliusz do pracy.
spójrzcie. O, tutaj stały kamienice Jana Heweliusza. Trzy kamienice, na dachach których miał swoje podniebne ogrody, obserwatorium, w którym gościł m.in. Jana III Sobieskiego. Te kamienice co do zasady nie przetrwały wojny, chociaż fasady przetrwały, ale zdecydowano się nie odbudowywać tych kamienic, a postawić tutaj te nieefektywne, brzydkie gmaszysko. Słuchajcie, a my, tak jak widzicie, jesteśmy już niedaleko. Niedaleko czego? Niedaleko dworca Gdańsk Główny. Oczywiście pierwszy dworzec w Gdańsku powstał niedaleko. W tej części Gdańska powstał niedaleko. Był trochę przesunięty w bok. Zabudowania niektóre pozostały, a niektóre nie. Zabudowania dworcowe. Ale jeżeli to chcecie wiedzieć, znajdźcie moją relację. W jednej właśnie z tych relacji opowiadam o tym. Pokazuję to, co przetrwało. Oczywiście do dworca się schodziło z drugiej strony, nie od tej strony, ale to też tam o tym wszystkim opowiadam. Słuchajcie, my jesteśmy przed dworcem Gdańsk Główny. O, to jest właśnie ten piękny obiekt. Tutaj będziemy kończyć tą naszą dzisiejszą relację. To nasze dzisiejsze spotkanie. Cieszę się, że w nim uczestniczyliście, że mogłem dla Was je przygotować. I jeszcze raz, jeżeli Wam się podobało, to proszę o subskrypcję, o polubienie mojego kanału. Słuchajcie, dajcie mi to samo, co ja Wam daję, robiąc te relacje. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia na kolejnej mojej relacji.